Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed Carbon. Atakujemy jakiś zespół. Jest perfekcyjny start, ale spieprzyłem właściwie ten perfekcyjny start. Znaczy udało mi się trafić, ale no cóż. Dobrze, i atakujemy ten zespół. Muszę się obronić. Myślicie, że dam radę? Tak, pisacie, piszecie w komentarzach, Lucek, ta gra jest krótka, to najkrótszy NFS z NFS-ów. No nie wiem, w sumie przechodzi się go bardzo, bardzo szybko. Nagrałem dopiero kilka filmów, a już mam 26%, moi drodzy, więc to jest bardzo, bardzo dużo i szybko, rzeczywiście. No ale mam nadzieję, że trochę się tutaj zabawię, szczerze mówiąc. Mam teraz Astona Martina, który brzmi po prostu paskudnie. No ale cóż. Na razie nim sobie pojeżdżę, bo to najszybsze auto jakie mam, ale mam ochotę kupić też jakiś inny samochód z dealera samochodowego. Znaczy od dealera po prostu. Z tego względu, że no, chcę jakiegoś fajnego driftującego tylnonapędowca. Wiem, że Aston w sumie jest tylnonapędowcem, ale... ten mnie tutaj przeleciał. Ale, chciałbym jakiegoś muscle cara, to na pewno. Chciałbym jakiegoś JDM-a, czyli japońskiego samochoda typu Mazda. I coś szybkiego, na pewno. No zobaczymy, co mi się uda kupić. To jest wyścig na okrążenie, to jest Ocean View. Tak, znamy tą trasę doskonale. Uwaga. Oh shit. Także spoko, chyba obroniliśmy swoją tutaj władzę. Więc nie będzie problemu. Zobaczymy, ile kasy dostanę w ogóle za ten wyścig. No powinno nie być źle, no bo to w końcu jest taki jakby pojedynek, takie wyzwanie. Po ukończeniu jednego tam jakiegoś wyścigu dostałem nagle taki komunikat. O, odblokowano nagrodę. Work Euroline FL. Nie wiem, co to jest. Coś, jakaś chyba wizualna część. No dobra. I tu mamy kolejny wyścig. Co tym razem? O kurczę, znajome tereny. A, punkty kontrolne. Aż 6 punktów kontrolnych. Ale na dojechanie do kolejnego, czy do pierwszego, mam tylko 20 sekund, więc może nie będą tak daleko od siebie rozstawione. No cóż. O, tutaj mamy skrót. Ops. Tutaj by się przydał właśnie Sal, bo on by rozwalił te wszystkie kosze. Ach, uwielbiam ten obszar w tej grze i w Wordzie też. Need for Speed World. Fajne tu są zakręty, fajnie się je pokonuje, naprawdę tak gładko. Nie wiem, czy będzie Dodge Charger dostępny, ale chyba powinien być, co nie? Jego można tu tak masakrycznie przerobić poprzez rzeźbienie tak zwane. Nie wiem, jak to się czyta po angielsku, ale chodzi mi o to takie dostosowywanie samochodu sobie według własnych tam potrzeb. Ja jestem ciekawy, jakby Dodge Charger wyglądał z maksymalnie obniżonym dachem. Kurde, to by było ciekawe. W ogóle wszystkie samochody mam zamiar sprawdzić, czy większość, nie wszystkie może nie, ale większość samochodów mam zamiar sprawdzić, jak będą wyglądać po takim hardkorowym tuningu. No, tuning tej grze jest naprawdę czymś fajnym. Karoseria, pakiet drugi. Okej, okay, fajnie. O, a co to? Targnąłem na kolejne terytorium. Yeah, I heard you were in town. Go back where you came from. Chyba masturbuje się tłokami. Babka. Co, że niby taka super? Engine! Nie mylić z silnik, z engine. To jest engine.
imię żeńskie, whatever. No dobra, dochodźmy do kryjówki. Sprawdzę sobie. Hej, what the fuck, gdzie jest mój samochód? Powrót do kryjówki. Ej, spadaj. Tutaj mamy tego zespół, tego kolesia, mój zespół. O, właśnie tego chcę. Wybierz na pomocnika. Jest wybrany? Jest wybrany, dobra. Wyścig, tor. Okej, okay, i chodźmy zobaczyć, jak mi pójdzie tutaj. No, to nie będzie chyba zbyt trudne. Nie mam aż takich mocnych przeciwników. Znaczy mocnych. Oni są w sumie dosyć dobrzy, bo na pewno lepsi niż w Undergroundzie. Tak mi się wydaje. Chociaż nie ma tutaj ustawienia poziomu trudności, jak w Undergroundzie. Jak się tam ustawiło na poziom hardkorowy, no to był problem. Sami zresztą pamiętacie, albo i nie pamiętacie, to wam przypomnę, jak to było. Po prostu miałem od samego początku ustawiony tryb najtrudniejszy, bo gra była nudna. Na samym początku było po prostu, no, cudem można było przegrać. Tyle wam powiem. Ale gdy ustawiłem na hard, nagle zauważyłem, że na zakrętach przeciwnicy dziwnie się zachowują. Skręcają 90 stopni prędkością, nie wiem, 200 km na godzinę w miejscu, więc to było dla mnie dziwne. Ale okej, przebolałem tą sytuację. Natomiast już do, nie wiem, później już był po prostu taki problem z tym, że nie dawałem sobie rady, po prostu żaden mój samochód nie mógł sobie poradzić z ich skręcaniem. Dlatego zmieniłem poziom na średni. O. Okej. No, jak? Jak on to zrobił do cholery? Chodź tu, dawaj mi ten niebieski nektar. Jak on skręca mocno, nie? Ale ten drafting fajny jest. Dobra, skończył się już. Teraz jestem zdany na siebie znowu. Okej. Oj, spadaj stąd. Ej, czemu oni wszyscy mają podszawki? Nie wiem. Co to za znaczek dziwny? Wow. Ale co jest? Ej, zobaczcie, jak pędzą. Fajne to. Dobra, jadę skrótem. Ja ten skrót doskonale znam. O, już mogę włączyć znowu, nieźle. No dawaj mi ten drafting, ten niebieski nektar. Chodź tu, koleś. No chodź. No gdzie ty jesteś? Ja nie mogę czekać na ciebie, man. Dobra. No czemu on jedzie przy wewnętrznej? Ja pierdzielę. Te muscle car'e drużyny przeciwnej były cholernie szybkie na prostych. To jest masakra. Odblokowano nitro poziom pierwszy. Nie, nitro i opony poziom drugi. Pakiet uliczny. Ho, 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 ho. Okej. I ten kawałek terytorium jest mój. Nagroda SL65 AMG. Co powiecie na to? Nie. Nie chcemy mieć jakiegoś tam Mercedesa. Ja chcę mieć albo jakiegoś Dodge'a, albo coś w tym rodzaju. Now the others are starting to believe too. Don't give up now, you're close. Spadaj, cwaniaczku. No nic, robimy kolejny. Dobra, tutaj ten obszar mamy właściwie skończony. Dover and Lepus. Co wy na to? 12 tysięcy dolców. Tutaj co mamy? Sprint. No dobra, pojedźmy sobie tutaj. Cześć, bitches. Ten drafter jest fajny, kurczę, podoba mi się. No jedź, koleś, jedź. Oj, ej, oj, oj, to jest fajny wyścig. Zaraz, jak on się nazywał? Już pamiętam. Nie pamiętam go, cholera, nie pamiętam nazwy, ale kojarzę, jak on tutaj będzie przebiegał. Chyba że to jest jakiś inny, ale wątpię. Kurde, oni nie mają ze mną szans. Ja tu mogę jechać najwolniejszym samochodem w grze i tak z nimi wygram. Chociaż nie, bo muscle car'e są silne, szybkie przede wszystkim. I już miałem tego namiastkę w poprzednim wyścigu, dziękuję za demonstrację.
było naprawdę ciężko wygrać z tymi patałachami. I może to gracze komputerowi. Dobra, dawaj, draftuj, man. Tak jest, pokaż mi swoją twarz. No co? Zobaczcie, ten mnie draftuje, a tamten jeszcze to ganiał. Jaki kurde koleś. No dalej, 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 super. Jak on jedzie? Okej. Tak, jedź, a nie mi zagradzasz drogę. Oj! No dobra, poszło całkiem ładnie, tylko spierdzielaj mi z drogi, man. Ja nie mogę z nim, jak on może tak robić? Jesteśmy w tej samej drużynie, do cholery. Dobra, jeszcze na chwilę draft. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, no nie pchaj mnie, tylko jedź przede mną. Ej, coś nieogarnięty ten typek, nie podoba mi się. Chyba go wywalę. Okej, co odblokowałem? Lakier. Chromowany. Dobra, następny wyścig. Co tutaj mamy? Tor? Nie, sprint. Co to jest? Co to jest? Waterfront Road. Waterfront Road. Waterfront Road. Tu jest zajebiście. Okej. Waterfront Road, kojarzycie? To trasa, którą jedzie się w niecałą minutę. Nie poszedł mi start. Oh yeah, dobra. Zobaczymy, jaki czas tutaj wykręcę, o ile jakikolwiek dobry wykręcę i warty uwagi. Oh yeah. Ten mój drafter gdzieś trzyma się całkiem z tyłu. Ale spoko, dogonimy go. Znaczy, on mnie musi dogonić, żeby mi pomóc do cholery. Super. No, co? Już 40? Nie no, beznadzieja. Ej, to chyba nie jest ta trasa, którą robi się w niecałą minutę. A może i jest? Kurde, Need for Speed World już bym był na mecie. Albo gdzieś blisko. No ale tu nie ma kosmicznego nitra, niestety. A może i stety? Wolałbym, żeby w Worldzie było takie normalne nitro, jak mamy tutaj. Regulowane, nie? A nie, że jeden samochód ma, wow, kosmiczne nitro, a drugi samochód nie ma nitra w ogóle, tylko efekt wizualny. To jest beznadzieja, kurde. No dobra, dojechałem sobie. Super, co odblokowałem? Spoilery, ja chcę samochody, muscle car, man. A nie jakieś spoilery. Wow. A ten to kto? Do cholera, nie, to Angie. Oh yeah, Charger, muszę go mieć. You think you're making a name for yourself? Keep racing through my territory and I'll waste you and your reputation. Okej. Okay. Rozwalę cię. Chciałem powiedzieć sexy baby, ale ona nie jest ani baby, ani sexy. Znowu ta bitches. O, chyba jest drafter, dobra. No słaby ten doskonały start w tym moim Astonie. No spadaj. Dobra, nie jestem pierwszy. Muscle cary tutaj będą chyba przodować. No nic, ej, słabo, słabo, naprawdę bardzo słabo. Okej. No jak nie nadrobię na tych zakrętach, na których muscle cary na pewno będą radzić sobie gorzej ode mnie, to będzie ciężko. Okej. Okay. Robimy długi, długi łuk. Łuk. Uuuuj! Dobra. I gaz do dechy, musi się udać.
Dobrze. Draftuj, man. Pokaż, co potrafisz. O, kurde. Jak oni to robią? Ej, oni są dużo lepsi ode mnie. Ja pierdziele, przegram. Czy nie? Wygrałem! Zawieszenie poziom drugi pakiet, coś tam z ratatata. Dobra, i kolejny obszar jest mój. Mustang GT. Bierzemy go? Drift! Ej, zobaczymy, jak się driftuje Astonem. Ui! Wow. No dobra, już to widziałem. Już chcę jechać. Drifting! No dobra, to jest to. Aj! Znowu nie trafiłem, cholera. Rozpędzamy się. Kochani, patrzcie na to! Ale dziwnie. Dobra, to było moje pierwsze podejście z Astonem. No, nie pykło. Dobra. I uwaga. Dobrze. Super. No jak? Ale do dupy się nim driftuje, ja pierdzielę, w ogóle się nie nadaje do tego. W ogóle jakiś, nie wiem, to wyjście z zakrętu ma fatalne. No masakra, ej, on się nie nadaje w ogóle. Kurde, beznadzieja, moi drodzy. Dramat, to jest dramat, ja już nigdy nie będę nim driftował. Tym samochodem, do cholery. Się nie nadaje do niczego, brzmi jak kupa gówna. Jest piękny, no ale co? Spieprzyli go w tej grze i tyle. Nie da się nim driftować, jest ciężko, jest do dupy. Kurde. Albo nie wiem, ja nie umiem, wątpię. Kurde, już lepiej mi się driftowało tą Alfą 4x4 niż tym gównem. Beznadzieja, masakra. Masakra. Idź pan z tym shitem. Idź pan z tym, Boże. W życiu już nie będę nim driftował, tyle wam powiem. A zresztą zaraz go chyba w cholerę sprzedam i tyle z tego będzie. Biorę Mustanga, zobaczcie, jeszcze będę miał sporo kasy na tuning. Co, kupiłem go czy już, czy nie? Jasne, idziemy. Wow! Jak to brzmi, ej! Dobra, chodźmy do kryjówki i przeróbmy tą kupę gówna, znaczy dobry samochód. Rynek wtórny, pakiety koloserii. Pierwszy. Pierwszy jest kozacki, co nie? O, co? Ja już mogę mieć czwarty i trzeci. Jo! Biorę czwarty. Uhu. Dobra, co tu mamy? Maska. Te? O, te możemy dać. Dobra. No i tyle. Oh yeah. Oczywiście, gleba. Dobra, niech będzie, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Okej. Okay. O kurde. Przesada trochę. Co to robi? Aha. To? Dobra, takie damy. O kurde. Zaraz ja co robię? F1. Nie, za duży. O, taki docisk zrobimy. Dobra. Obniżanie dachu! Oh yeah! Tego właśnie szukałem. No zajebiście, tryb foto. Zobaczmy, jak to wygląda. Oh Jesus. Nie no, zajebiście. Dobra, zostawimy go sobie takiego.
Teraz tak, chodźmy do koszyka. Obniżanie dachu. Wiedziałem, że gdzieś to jest tu ukryte. Koszyk. Ile kasy? Całkowity. O, zobaczcie, ile gotówki mam. Kurde. Tam. Yeah! Kurde. No dobra, to przejedźmy się teraz może Mustangiem na tym drifcie. Zobaczmy, jak to tutaj wyjdzie mi teraz. Powinno być ok. O, shit, nie trafiłem. Jak on brzmi, kurde. Dobra, testujemy. Wow, ej, ten jest dużo fajniejszy do driftu. Wystarczy trochę gazu puścić i już nam łapie ładnie przyczepność. Ej, to jest to. Nie jakiś tam Aston Martin. Ja pierdziele, bez porównania. Kurde. Pięknie. Tylko muszę trochę szybciej jechać. O, oh, je, yeah. Zobaczcie, jak ładnie przyczepność łapie przy wyjściu. O kurde, bez porównania, no zobaczcie. Rzeczywiście, muscle cary są w tej grze zajebiste. Ja pierdziele, bez porównania normalnie. Rzeźnia po prostu. No zobaczcie, no to jest piękne, po prostu jak można tym samochodem punkty nabijać. W porównaniu do Astona? Kurde, jestem w niebo wzięty. O, teraz skopałem, to była moja wina, dobra, przyznaję się do błędu. O! No bez porównania po prostu, jak on ładnie mieli. Pięknie. Kurde. Nie wiem, czy może nawet mniej punktów zdobyłem niż poprzednio, ale driftowało mi się nim. O, może trochę więcej jednak, ale driftowało mi się nim dużo, dużo lepiej i przyjemniej przede wszystkim niż tym Astonem. Oje. Oh yeah. No ale myślę, że jeszcze coś tam kupię. W tej grze widzę, że masyle są przesadzone po prostu. O, oh, nie trafiłem, ale to nic. Fajnie brzmi. O, i pierwszy. Ha! Bez kitu. To jest to. Ej, spadaj stąd, Charger. Blokują mnie chamy. Ja tu nie muszę jechać pierwszy. No, dawaj, 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 jedź. Jedź tą swoją pierdziawką. No dalej, dalej, jedź. Dobra, zatrzymamy go na chwilę. I tu na prostą znowu go uruchomimy. Ej! Ach! No dalej, dalej, pokaż co potrafisz. Muszę sobie te nitro jednak zmienić, bo za dużo mocy mi nie da... Wow! Dobra. Za dużo... Za krótko trwa po prostu. Za dużo mocy ustawiłem. Wow! Nieźle. Ile jechałem? 250 chyba. A jeszcze można go tak przetunigować, kurde. No ale to wiadomo, w drafcie jest szybciej, co nie? Jestem pierwszy, a jaką mam przewagę w ogóle? Wow, sporą! Wow, pięknie! No nie, no tym samochodem się po prostu jeździ, nie to co Astonem, bez kitu. Ale widzieliście drift? Jak ładnie łapie po tym... Au! Jak ładnie łapie przyczepność po wyjściu. Także mamy
pełną kontrolę nad tym Mustangiem przy driftowaniu. To jest piękne. Dalej, 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 jest! Chyba się trochę rozwalił. Tracisz punkty, why? Aha, bo on wjechał pierwszy na metę, okej. Okay. A i tak udało mi się wygrać. Odblokowano nitro, poziom drugi, pakiet wyścigowy, super! Nie no, kurde, tym Mustangiem będę koksił. Aj, no dobra. Kurczę, to był naprawdę, naprawdę bardzo fajny, udany odcinek. Dziękuję wam, że byliście ze mną w moich przygodach, podczas moich przygód w tej grze. No, kurczę, strasznie jestem zadowolony z kupna nowego samochodu. I okazuje się, że poziom trudności bardzo się tutaj podniósł. Więc jest z tego też również, jestem zadowolony bardzo, bo no chciałem jednak, żeby było trochę mi tutaj trudno. Ej, no skąd on wiedział, że ja tu jestem? Ja pierdziel. O. Zgubiłem wyścig, pościg. Okej, policja stała koło mnie, okej. Trzymajcie się, na razie, cześć.